mieliśmy taką krótką lekcję historii. Nasz pan oprowadził nas po ogrodzie. Później zbieraliśmy śmieci, był też quiz. No i w sumie była dosyć udana zabawa, bo zgraliśmy się jakoś z klasą. Powodem był pomysł naszego przyjaciela z Krakowa. Stwierdził jedno, że może my przyzwyczailiśmy się do widoku tak zwanych bunkrów, bo one tu były praktycznie według nas jako dzieci, czy nasi dziadkowie wspominają to trochę inaczej, ale my w gruncie rzeczy jako bunkry. Przez przypadek całkowicie, żeśmy idąc niejako wzdłuż obszaru Warownego Śląska, natknęliśmy się na obiekt, który rokował jeszcze jakiekolwiek nadzieje i możliwości na przywrócenie go do stanu, który po prostu służył, chodziło nam o to, żeby służył po prostu młodzieży jako obiekt, który uświadamia nam pewne historyczne wartości w tej dziedzinie. Żywa biblioteka jest, jak słowo mówi, żywa. A żywa jest ona dlatego, że książkami są w niej dziś ludzie. Chodzi o to, żeby ludzi jakoś uwrażliwić na pewne grupy społeczne, na pewne mniejszości, no osoby takie w jakiś sposób nietypowe, niestandardowe. Sami uczestnicy to po pierwsze żywe książki, czyli osoby, które reprezentują określone środowiska, określone grupy, ale najważniejsi są tutaj nasi czytelnicy, czyli zarówno przedstawiciele szkół, dzieci, jak i osoby indywidualne. Oczywiście patrząc do tyłu na historię i stosunki pomiędzy Polską i Rosją, można by się było bać. Znam osoby, które by stwierdziły, że nie pojadą czy do Petersburga, który jest bardzo blisko granicy. Bo się po prostu boją. Bo się boją, że nie wrócą. Ale właśnie o to chodzi, żeby przez takie wymiany, przez takie projekty pokazywać, że my możemy razem coś zrobić, możemy razem żyć i możemy żyć przyjaźnie. On rysuje.